Na którym piętrze jest Ania? Dlaczego nie ma tutaj mostów? Ładna pogoda? A te neony? Fajne, nie? Dokąd jedzie ten tramwaj? To właściwie tramwaj? Co i za ile jada się w tym mieście? Na te i inne pytania odpowiedzi przyniesie Wam nasz najnowszy vlog z Hongkongu. Zapraszamy! Dobry, jest ciepło, jest 28 stopni, jest duszno, jest głośno, jest kolorowo. Jesteśmy w Hongkongu. Jedno z centrów finansowych świata, równy Nowemu Jorkowi pod wieloma względami, a może i przewyższający. Do 1997 roku brytyjska kolonia, co spowodowało, że to niezależne miasto, zupełnie inne niż wszystkie metropolie Azji, choć za niecałe 30 lat wróci do Chin. Tygiel kulturowy, architektoniczny, mieszanka kolorów i smaków. W języku kantońskim nazwa Hongkong znaczy pachnący port. Spróbujemy Wam pokazać to również w naszym vlogu. Dzieli się na dwie części, takie główne, czyli Hongkong właściwy, Central, jest na wyspie, oraz Kowloon. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem. To jest po części kontynentalnej i my tutaj mieszkamy. I to właśnie ten obszar. Kiedyś był najbardziej zaludnionym miejscem na świecie. 1 000 000 osób na kilometr kwadratowy i otoczony murem. Ale ten stary Kowloon, miasto za murem, tak to nazywano, wyjęte spod prawa zarówno brytyjskiego, chińskiego, jak i hongkońskiego, miasto piratów, opryszków, szmuglerów, zostało wyburzone w 1993 i dzisiaj Kowloon jest jedną z tętniących życiem dzielnic biznesowych, na przykład turystycznych. Sercem, tętniącym sercem Kowloonu jest ulica Temple Street. Jak sama nazwa wskazuje, mnóstwo tutaj było kiedyś świątyń, dalej są taoistyczne, buddyjskie, jest też chrześcijańska. Można tutaj spotkać ludzi z całego świata, można posmakować smaków z połowy Azji i można kupić rzeczy z całego świata, które są eksportowane na cały świat. To znaczy wszystkie możliwe podróbki wszystkich marek. Symphony of the Lights, jak sama nazwa wskazuje, spektakl składający się ze światła i dźwięku, rozgrywający się na froncie Hongkongu, czyli sceną są wieżowce. Niesamowita atrakcja codziennie o 20:00. Zobaczcie sami, jak wygląda. Gdy tak oglądaliśmy z zachwytem front Hongkongu wieczorem, a potem gdy przyszła krótka ulewa i wracaliśmy autobusem przez Kowloon, ślepnąc od świateł, skojarzył nam się pewien film. Tak, Blade Runner. Ten retro klimat. I to w szatach z 2018 roku. Neony, światła, kolory to coś, co w Hongkongu jest niesamowite. Kiedyś była to stolica neonów gazowych, dziś oczywiście LEDowych. Ale wędrując po dzielnicy Central lub Kowloon, można poczuć się jak w zaczarowanym, futurystycznym miejscu rodem z mangi. Poza tym jest to raj dla fotografów, nawet tych bez statywu. Ale niech stanie się jasność. I dzień następny. Mijamy jedną z dziesiątek restauracji z wiszącymi gęsiami, jedziemy czerwoną linią metra i po 15 minutach wynurzamy się po drugiej stronie ciśniny, w kanionie wieżowców. K-
Queen's Road, jedna z głównych ulic głównego centrum Hongkongu, czyli dzielnicy Central. Tutaj Hongkong się narodził i tutaj tętni życiem chyba najmocniej, najbardziej gwałtownie, najgłośniej. Przypomina troszeczkę ta okolica Times Square w Nowym Jorku. Tutaj też znajdują się siedziby różnego rodzaju banków, przedsiębiorstw z całego świata, mnóstwo białych kołnierzyków. Hongkong wiele stracił, jeśli chodzi o pierwsze miejsca lub bycie naj w wielu kategoriach. Ale w jednej nie stracił. Największe, najdłuższe schody ruchome na świecie. Zobaczmy je. Jakbyście się zastanawiali, po co ruchome schody takie dla ludzi w tak dużej liczbie w środku miasta, Hongkong nie leży na płaskim. Leży na dość ostrych wzgórzach, bo teraz wracamy z kolei i tymi schodami już idziemy i idziemy. Żebyście nie myśleli, że Hongkong to tylko szkło i stal, to nieprawda. W takim dużym mieście musiano zadbać oczywiście też o tereny zielone. Jednym z najważniejszych parków jest Kowloon Park, a także Hong Kong Park, w którym właśnie się znajdujemy, w otoczeniu takich oto wieżowców. I tutaj w tym terenie, w samym centrum, znajduje się Tai Chi Park oraz Muzeum Herbaty. Tramwajem. Momentami na terenie wynosi 45 stopni aż, więc no jest to dość spektakularne. No ale przynajmniej 45 minut trzeba też postać w kolejce, żeby wejść w ogóle do tego zabytkowego tramwaju. To za chwilę zobaczymy, czy widok jest wart tego oczekiwania. Tam jest punkt widokowy, za który się dodatkowo płaci, ale tutaj z pawilonu lwa, zresztą jak sama nazwa wskazuje, wszystko pasuje, rozpościera się również ten słynny widok. Tam widzimy wieżowiec ECC po stronie kuluńskiej, tutaj jest EFC i słynny Bank of China oraz Central Plaza. Tutaj jest cieśnina właśnie, która rozdziela Hongkong od Kowloonu, a za górami są Chiny. A za kilkadziesiąt lat to wszystko będą Chiny. Zwykłe tramwaje czy piętrowe autobusy są dla słabych. Przejedźmy się piętrowym tramwajem. Hollywood Road, tak się nazywa ta ulica, jest najstarszą w Hongkongu. Znajduje się świątynia Man Mo, jedna z najstarszych z kolei w Hongkongu, buddyjskich oczywiście. Tutaj można znaleźć wytchnienie od zgiełku tego miasta, oprócz parków, i wdychać kadzidła, które mogą zadusić. One tutaj są palone w taki specyficzny sposób, jak kojarzycie takie odstraszacze na komary, to tutaj właśnie można te kadzidła w takiej spiralnej wersji oglądać, wiszące nad ludźmi. Coś dla ducha, coś dla ciała. Dwie minuty dla miłośników jedzenia, czyli co jedliśmy w Hongkongu. Na przykład ichniejszy burger ze słodkim kotletem popijany mieszanką kawy i herbaty. Nazywają to Hong Kong Style Tea. I tak to się robi. Piekarniczy hit rodem z Portugalii, czyli Egg Tart Cake. Skądś nam to się kojarzy. Jajko jest kacze.
budyń, chociaż to bardzo kruche. Przekąski na parze od pani za rogiem. Takimi jednymi z najpopularniejszych są oczywiście dim sumy, czyli te małe przekąski. Wśród nich pierożki, najczęściej przyrządzane na parze, ale mogą też być przyrządzane w głębokim tłuszczu. No jednak myśmy tak naprawdę zaobserwowali, że mniej tutaj jest tego typu posiłków. Raczej większość to są dania z nudlami. Czasami jest połączenie, czyli pierożki z takim rosołkiem i z nudlami. No można sobie wtedy połączyć, to takie dwa w jednym po prostu. Albo przekąski z głębokiego tłuszczu. Jak tu schudnąć? Popularne street foodem na słodko są tutaj egg wafle, które robi się podobnie jak nasze gofry. Zaraz zobaczymy, czy smakują podobnie jak nasze gofry. Bardzo słodkie i o wiele bardziej jajeczne, jak sama nazwa wskazuje. Kolejnym z jednym bardzo popularnych street foodów tutaj, oczywiście nabijanych, nabija się w formie takich o. Są curry fish balls. Co prawda ryby jest tutaj 30%, ale o kurczę. Ostre. Za ostre. Ale dobre. No, oczywiście, jak nie było tuneli, nie było mostów, to pomiędzy dwoma częściami Hongkongu ludzie przetransportowywali się tylko promami. Na przykład takim Star Ferry, na który zaraz się udamy. Czy wy to widzicie? Jarmark bożonarodzeniowy w Hongkongu. Oczywiście season greetings, nie Merry Christmas. Taka tradycja. Kupujecie kłódkę, będziecie szczęśliwymi ludźmi i zaczepiacie ją na przykład tutaj. Dzień trzeci, Black Friday. W hali targowej żadnych wyprzedaży. Ryby i mięso w tej samej cenie. Targ komputerowy. Też bez szału. W słynnym Mongok Computer Center zaopatrujemy się w kartę SD i małą myszkę. Jedziemy zobaczyć dwa inne targi. Roślinny i ptasi. Jak będę dorosły, chciałbym mieć takie kwiaty w swojej oranżerii sprowadzone z Azji Południowo-Wschodniej. Kurczę, nie jest to coś, co chciałbym oglądać zbyt długo. I w sumie nieplanowany, ale uroczy targ świąteczny. Może w końcu znaleźć chwilę wytchnienia. Żeby odpocząć na przykład po dwudniowym intensywnym zwiedzaniu Hongkongu, koniecznie udajcie się tutaj do ogrodu Nan Lian. Jest to ogród utrzymany w taoistycznej harmonii, po to właśnie, żeby tutaj odpocząć, zrelaksować się. A co ciekawe, wycieczki chińskie są tutaj przed wejściem do ogrodu pouczane, jak mają się zachować, po to, żeby każdy miał tutaj komfort przechadzania się wśród tych pięknych drzewek. Ale to jest hit. Proszę, zakaz łapania pokemonów w tym parku. Te bóstwa o twarzach zwierząt witają nas natomiast w świątyni Wong Tai Sin, gdzie w oparach kadzideł rzuca się losami, wróżąc sobie lepszą przyszłość. To nie są grzechotki. Jedno i drugie miejsce połączone jest z centrum zieloną linią metra, więc wsiadamy
i jedziemy na kolację. Porozmawiajmy o pieniądzach, o jedzeniu. To wszystko kosztuje mniej więcej tyle, co w Polsce. Czyli nie jest tanio, a nie jest też super drogo. Raczej w okolicach 25, 20 kilku złotych niż kilkunastu. A piwko, ten Tiger importowany, kosztuje właściwie więcej niż w Polsce, bo ponad 10 zł. Ale czy Hongkongiem da się zmęczyć? To fascynujące miejsce, gdzie tłum można wybaczyć, bo ulice emanują ferią barw, powietrze jest czyste, na ulicach porządek, historia fascynująca, ludzie dużo częściej zwracają uwagę na drugiego człowieka niż na przykład w Pekinie czy Szanghaju. To takie subiektywne odczucie. Czy to dobre miejsce do życia? Możliwe, przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka. Jeśli podobają Ci się nasze opowieści z podróży, jeśli cenisz ciekawostki o miejscach, tak samo jak piękne kadry i widoki, informacje praktyczne, tak samo jak subiektywne opinie i podoba Ci się nasz styl naszych vlogów, zostaw suba i pozwól nam popłynąć dalej. Może uda się do tych upragnionych 10 tysięcy subskrybentów. To co, do zobaczenia w następnym miejscu w Azji.